Piękną, panną, młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł za mnie. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was. Representing the 3rd District of New York. Szanowni Państwo, the Southernmost of Poland's President-elect Kaczynski and 95 other individuals killed in the April 10th plane crash on Russian soil was a tragedy felt around the globe. Polish and non-Polish Americans extended our sympathy as our hearts and prayers went out to the families and friends of loved ones lost. Szanowni Państwo, wielkim zaszczytem dla mnie jest odczytać przesłanie od pana Petera Kinga, kongresmana Stanów Zjednoczonych, który prezentuje trzeci okręg wyborczy w Nowym Jorku. Nagła śmierć prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i 95 innych osób, które zginęły 10 kwietnia w katastrofie lotniczej w Rosji była tragedią, która była odczuta na całym świecie. Amerykanie polskiego pochodzenia nie tylko przesyłają swoje kondolencje, jak i nasze modlitwy, łącząc się w modlitwie z rodzinami i przyjaciółmi. Otrzymaliście Państwo opracowanie grupy obywateli, które mówi o politycznych okolicznościach katastrofy, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jego małżonka i 94 inne osoby, przy czym wszystkich łączył jeden cel. Chcieli wziąć udział w obchodach 70. rocznicy ludobójstwa popełnionego na Polakach, polskich oficerach, urzędnikach, policjantach. Ludobójstwa, które zostało popełnione w Katyniu, ale także w wielu innych miejscach na terytorium Związku Sowieckiego. Wydarzenie to z punktu widzenia, którego jest analizowane, a więc z punktu widzenia analizy politycznej, nie miało charakteru przypadkowego. I chciałem tutaj mocno podkreślić, że w moim wystąpieniu, tak jak i w tym memoriale, nie jest rozważana kwestia być może najważniejsza, może nawet na pewno najważniejsza kwestia, która była tutaj podnoszona i całkowicie słusznie była podnoszona. Mianowicie kwestia przyczyn technicznych, takiej lub innej wersji wydarzeń, które doprowadziły bezpośrednio do katastrofy. Dojście do prawdy w tej sprawie będzie rozstrzygające. Ja też chcę przyłączyć się do tych wszystkich, którzy mówili tutaj, że do tej prawdy musimy dojść. I chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy występowali, szczególnie podziękować Państwu Kusznerom za to, że tutaj przyjechali, że nas w tej sprawie wspierają. A tu właśnie mieliśmy do czynienia z kwestią lotu.
lotu do Smoleńska. Był to lot szczególny. Na pokładzie samolotu Tu-154 był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Było bardzo wiele prominentnych osób. Z urzędem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zresztą każdego prezydenta w świecie, związany jest szczególny status. Ten status to z jednej strony uprawnienia, jakie posiada w życiu publicznym, a z drugiej strony rola w sferze symboli. Prezydent jest swego rodzaju... Instytucje, urzędy chcą współpracować z tym zespołem. Tak, oczywiście, chociaż zwykle dzieje się to w sposób bądź nieformalny, bądź dyskretny, ale mało jest ludzi poza panem Tuskiem i panem Komorowskim, którzy rzeczywiście odmawiają tej współpracy. Zwykle wszystkie osoby, które prosimy o pomoc, tej pomocy udzielają. Czasem dyskretnie, ale zawsze skutecznie. Dziękujemy. Dziękuję Państwu wszystkim, którzy skupili jesteście na tym blogu, wszystkim, którzy dążycie do prawdy, wszystkim, którzy jesteście tym kołem zamachowym społecznego dążenia do prawdy za to, co dotąd zrobiliście, i proszę, nie ustawajcie, bo wy jesteście prawdziwą sprężyną tego ogólnospołecznego, a w wymiarze także Polonii zagranicznej, w wymiarze innych społeczności, wręcz ogólnoświatowego dążenia do odkrycia prawdy o tragedii smoleńskiej. Dziękuję wam i proszę, nie ustawajcie. Lecz jak martwy staś mają ciałem, kiedyś są lekko cząstki.